Cześć, witam serdecznie z powrotem w grze Duskwood. Ostatnio zakończyliśmy na rozmowie z naszym hakerem i musieliśmy w chmurze odblokować kolejną porcję rozmów z naszymi nowymi kolegami. No i wskakujemy od razu do rozmowy z Cleo. Jestem w drodze do pracy, ale mimo to chciałem Cię dodać. Co możemy jej powiedzieć? Jasne. Okejka. I napisz, kiedy będziesz miała czas. Nie wiem, damy jasne. Na razie. To dużo mi napisało. Toż mogła przyjechać do pracy, dodać mnie i coś napisać, nie? A nie takie z dupy. Dobra, wracamy do rozmowy z Tomasem. Więc znowu tu. Więc zatrzymaliśmy się na... Sam nie pamiętam. O tak, chodziło o twój numer. Tak? Sam nie pamiętam. Powinienem odebrać mojego młodszego brata. Aha, bez wiadomości nie mogli. Okej, bo to jest wiadomość, racja. Wyglądałoby na to, że celowo cię w to mieszam. Tylko po to, żeby odwrócić uwagę od siebie. Trochę. Mogłoby to tak wyglądać, nie mając wiadomości z mojego numeru, czy tam z moim numerem. Mogłoby to tak wyglądać. Hej wszystkim, słuchajcie, gdybym coś zrobił, nie pisałbym przecież do siebie. Lepiej spójrzcie na osobę stojącą za numerem. Co to za wiadomość? Aha, tak. Hej wszystkim, słuchajcie, gdybym coś zrobił, nie pisałbym przecież do siebie. Lepiej spójrzcie, no tak, że niby chciał mnie wkopać, nie? No to byłoby całkiem sprytne. No więc, jesteś już podejrzany, prawda? Tak, no to było dosyć logiczne. Partner zawsze będzie. No niemożliwe, tylko no pierwsza osoba, która jest podejrzana i przesłuchiwana, no logiczne, że to jest partner, no. Ale to nie sprawia, że jest łatwiej. Zmiana tematu. Na jaki? Kim są wszyscy inni? O, to jest dobre pytanie. Dowiedzmy się czegokolwiek o nich. To dość niejasne pytanie. Co tu niejasnego? Powiedz mi coś o nich. Może od Dana zacznijmy. Bo był taki jakiś... Ciężko mi coś o nim powiedzieć, szczerze mówiąc. Dan? No więc to taka rzecz... To taka rzecz sama w sobie. Aha, okej. Rozumiem. Że po prostu Dan jest jaki jest. Właściwie wolałbym nie mówić tak wiele o innych. Wiele można zrobić źle, a trochę dobrze. Co mu możemy odpowiedzieć? Co masz na myśli? No jasne, rozumiem, to bez sensu. W takim razie zmieńmy temat. Nie chcę jeszcze zmieniać tematu. Może się czegoś dowiemy, ale tak z tematu na temat to niczego się nie dowiem. Może to szybko doprowadzić do złego wrażenia. Dana, czyli jest jakimś bucem. Dobrze, co jeszcze byłoby pomocne na początku? To, co najlepsze na końcu. Coś o tobie, powiedz mi coś o sobie. To są dwa te same pytania, dwie te same odpowiedzi. Nie ma znaczenia, co wybiorę tak naprawdę. Naprawdę nie ma co. Ale co nie ma co? Powiedz mi coś. Kim jesteś? Co robisz w życiu? Czym się zajmujesz? Co robisz w wolnym czasie? Jestem przyjacielem Hana i już to wiesz. No to już wiem. Zrobiłbym wszystko, żeby ją znaleźć. To już też wiem. Byłoby dziwne, gdyby nie... Na to już wpadłem. To jest dobra odpowiedź. Ale coś więcej mi powiedz. Co robisz? Richie też został przez ciebie bardzo szybko oceniony jako dziwaczny. No bo był dziwny. Dokładnie sformułowany brzmiał dziwny. O, dokładnie. On przecież chyba taki jest. No i tak. Mam na myśli tylko...
że szybko wyciągną wnioski. To chcesz powiedzieć? Miałem z tym złe doświadczenie w swoim życiu. Źle oceniani ludzie, zbyt szybko im ufałem. A zwłaszcza gdy poznajecie się poprzez taki czat. No więc. No tak, no osoba z czatu może być kimkolwiek, więc ciężko im mu zaufać. Jak widać, nie jestem dobry w mówieniu o sobie. A więc? Dużo więc używasz. No kolego, myślisz? Nie wiem nad czym. W każdym razie powinienem ci powiedzieć, co wiemy o zniknięciu Hanna. Oto dobry początek. To było niesamowite. Przepraszam, jeśli cię to denerwuje. Za co mam przepraszać? Słucham. Opowiedz mi coś, może się czegoś dowiem w końcu. Zostaliśmy o tym, że tak powiem, poinformowani. Ten facet napisał do nas wiadomość. Domyślam się, że ten haker, z którym rozmawialiśmy. No więc, znowu więc. Strasznie dużo więc. Dziwny numer dodał nas wszystkich do czatu grupowego. Z początku nic nie powiedział. Zauważyłem to od razu, ponieważ byłem na telefonie. Super. Co robiłeś na swoim telefonie komórkowym? Pornole pewnie oglądał. Co to za pytanie? Mów dalej. W każdym razie napisałem do niego. Fantastycznie. Dobre posunięcie. I napisałem: witaj, nieznajomy. Bardzo fajna wiadomość. Napisać do nieznajomego numeru, który cię dodał. Dosyć logiczne. Albo coś w tym rodzaju. Nie mam już pojęcia, jak to brzmiało dokładnie. Nic. Co nic? Aha, ale nic nie odpisał. W końcu pisze. Jedno zdanie, nic więcej. Hanna jest w niebezpieczeństwie. I wtedy? Porywacz raczej by nie napisał: Hanna jest w niebezpieczeństwie. Wtedy w pierwszej chwili byłem naprawdę przytłoczony. Zapytałem go, czy to miał być kiepski żart. Nic, żadnej odpowiedzi. Zadzwonił do niego natychmiast, po prostu zignorowałbym tego szaleńca, co wtedy zrobiłeś. Pierwsze co to, chyba zadzwonił do Hany. Do niego raczej nie. Znaczy może w drugiej kolejności, ale mimo wszystko chyba najpierw zadzwonił do Hany. Rzuciłem mu kilka gruźb, w tym samym czasie już do niej szedłem. Aha. No do Hanna oczywiście, domyśliłem się. Ale jej tam nie było. Richie siedział już przed jej drzwiami. Nie potrzebuje nawet 5 minut, aby dostać się do niej ze swojego warsztatu. Od tego czasu moja Hanna zniknęła bez śladu. Kiepska sprawa, bardzo mi przykro. A potem? Coście potem robili? W ogóle to są... Nieznajomy opuścił rozmowę grupową, a potem wrócił. Wysłał wiadomość głosową, bełkocząc, że jest przyjacielem lub coś w tym rodzaju. Bo tak patrzę na ich zdjęcia, to tak wydają się dosyć młodzi ludzie, nie? Tak w miarę. Tak się zastanawiam, gdzie są rodzice tej całej Hanna, nie? To co? Zresztą oni chyba powinni to zgłosić na policję, prawda? Dosyć logiczne wyjaśnienie. Znaczy posunięcie. Poczekaj, lepiej przyślę ci wiadomość. No niestety tej wiadomości nie jestem w stanie odczytać. Hanna! Something happened to Hanna. I saw it. I'm on your side. You have to trust me. Daj mi znać, kiedy odsłuchasz. Poczekam. I co możemy mu napisać? Odsłucham później. Co można... O, co można usłyszeć w wiadomości głosowej? Może nam powie. Przynajmniej jakiś zarys tego. Nieznajomy mówi, że coś się stało Hanna. Czyli jednak coś się tam dowiemy. Że co tam było w tej wiadomości.
Mówi, że był świadkiem porwania i że jest po naszej stronie. Czyli domyślam się, że ten haker był świadkiem porwania z takim efektem nałożonym, który pogłębia i zniekształca głos. To wszystko brzmi bardzo przerażająco. Nie wiem, czy kłamie, ale nie sądzę. Cholera, już nawet nie wiem, w co mam wierzyć. Weź się w garść, to wszystko jest dość dziwne, będzie dobrze, co za ten... To wszystko jest dość dziwne. Co ma go pocieszać? Nie mam zielonego pojęcia, co to są za ludzie, gdzie jest Hanna, jeszcze jak siakę do mnie, przez ja go będę pocieszał. Cóż, ten facet jest hakerem. Zdecydowanie, nie znam się na tym. Miałem już ten zaszczyt, on jest porywaczem. Nieważne, bardzo lubi grać. Nie wiem, miałem już ten zaszczyt go poznać chyba. Widzę, ale co widzisz? Powinienem był się domyślić, no tak, że pewnie już ze mną rozmawiał ten haker. Absolutnie nie ufam temu facetowi, ale teraz muszę już iść. No, też bym mu nie ufał, no. Skoro był świadkiem porwania, nie chce iść na policję, trochę dziwne. Zresztą wszyscy jesteście dziwni. Podejrzani. Bo nie idziecie z nim do policji. Myślę, że napisałem ci już całkiem sporo, no... Trochę... Mogłoby być więcej. Oran, zastanawiam się, dokąd to wszystko prowadzi. Prowadzi... Raczej niedaleko. O, jeszcze jedno. Wszystko, co ci wysyłam, trafia do mojego profilu. Aha. Wszystkie wiadomości, znaczy nie wiadomości, tylko takie te właśnie głosowe, takie pierdoły, które mi wysyłają, trafiają do profilu. I możesz przejść do profilu danej osoby, z czatu klikając jej nazwę, symbol pliku w prawym górnym rogu lub zdjęcie profilowe, bla, 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 wiadomo, o co chodzi. Wiem o tym od dawna. No jak kliknę sobie to masa, to tu mam właśnie to audio, które mógłbym odsłuchać, ale niestety nie odsłuchamy. Znaczy no, ale wiemy, o co tam mniej więcej chodziło. Możesz także spojrzeć na profile innych, oczywiście, żeby ich lepiej poznać. Do zobaczenia później. Zbysław, uszy do góry. Fajna odpowiedź, uszy do góry. Okej, w sumie to nie dowiedzieliśmy się za bardzo nic. I żeby ruszyć dalej, musimy znowu przejść do naszej chmury, bo muszę rozwiązać dwie minigry, aby kontynuować. No tak. Także może zobaczmy, co tam w tym naszym drugim sześcianie. I co my tu mamy? Tu się nam troszeczkę pozmieniało. Musimy zebrać białe, fioletowe i pomarańczowe, ale jak widać, troszeczkę nam się układ tutaj zmienia. Więc już troszeczkę inna zabawa. Tu mogę mieć cztery żółte. Tu mam białe. Zielony, żółty tu. Zawsze tak patrzę, żeby gdzieś cztery mieć kolorki ze sobą. Cyk, cyk, cyk. Teraz w końcu możemy zacząć kolejny rozdział, powiedzmy. I mamy tryb obserwatora, czyli widzimy prywatną rozmowę Cleo z Richie. Z Richim. Daj mi znać, kiedy możesz rozmawiać. Tak, oto jestem.
Co tam? Cleo, to jest ta, co nas dodała. Skąd nagle twoje współczucie? Co my tu mamy? Aha, tu mamy chyba to zdjęcie, co nam... I nie mogę teraz cofnąć. Tu mamy to zdjęcie, które nam chyba ta Cleo wysłała wcześniej. Od Richiego nie mamy nic. I tak, skąd nagle twoje współczucie? Wczoraj brzmiało to zupełnie inaczej. Wiem, a co jeśli, co cię to obchodzi, stoi za porwaniem? Dokładnie, co jeśli? I zajmuje się szpiegowaniem nas. O, to dobre pytanie. Oczywiście, że już o tym pomyślałem. Zauważyłaś wczoraj. Dlatego piszę do ciebie. Co? Rozumiem, że mnie podejrzewają o porwanie, ale potem pomyślałem o słowach Tomasa. Ciekawe, co im powiedział, że nagle zmienił zdanie. Jeśli Hanna faktycznie sama wysłała wiadomość, zrobiła to z bardzo konkretnego powodu. Tylko to raczej nie Hanna wysłała tą wiadomość. Powiedzmy, że miała tyle czasu, aby napisać dokładnie jedną wiadomość. I wysłała randomowy numer. Do jakiegoś randomowego chłopa, czyli nas, tak? Mogła przecież zadzwonić do kogoś w tym czasie, najlepiej na policję. No dokładnie. Zakładam, że dokładnie obliczyła swój czas i jego ograniczone zasoby. Jesteś tam jeszcze? Oczywiście, słucham. Rozwijaj się, Richie. Można powiedzieć, że wykorzystała swój ograniczony czas jak najlepiej. No jak najlepiej? Wysłała randomowy numer telefonu od randomowego chłopa, którego nawet nie znała. Jeżeli, załóżmy, że Hanna by to zrobiła, tak? Że faktycznie Hanna wysłała wiadomość. Wysłała, gadam, randomowy numer do randomowego chłopa, którego nikt nie zna, nawet ona tego nie znała. Mnie, nas. I to by było dobre posunięcie. Musimy się dowiedzieć, dlaczego to zrobiła. Wtedy ją znajdziemy. A jeśli się mylisz, wtedy co się to obchodzi, nieuchronnie się zdradzi. Ujawni jakiś szczegół, nieważne jak mały. Ten nowy zwrot daje mi ogromne nadzieje, Cleo. Znajdziemy Hanna. Nikt nie wziął pod uwagę, że mogę być na przykład tym hakerem, który się z nimi skontaktował. W sensie, my wiemy, że nie jestem, ale mógłbym być. A jeżeli jestem hakerem, to przecież oni są totalnie, nie wiem, nie myślą o tym, że mogę właśnie podsłuchiwać takie wiadomości, nie? No nie, że podsłuchujemy dzięki nam, tylko że gdybyśmy, to my byli hakerem. No i znowu, za dużo nie postępu, żeśmy nie osiągnęli, znowu musimy przejść do naszej chmury. Cyk, cyk, cyk i dwie minigry. I tak, otrzymaliśmy plik od naszego hakera. Przepraszam. Dzięki temu, że myśmy rozwiązali te minigierki, to mamy dostęp do chmury Hanna i mamy to zdjęcie z jej telefonu, czy tam z jej chmury, i możemy to wysłać do naszego hakera. Zobaczymy, co nam odpisze. O ile, a jest online, okej, wszedł. Czy to zdjęcie znalezione w chmurze Hanna? No raczej nie, sam sobie je zrobiłem. Tak, moje pierwsze przydatne znalezisko. W każdym razie nie pochodzi z mojej prywatnej kolekcji, a właśnie. Cleo coś tam chyba, jakieś zdjęcie dodała. Cóż, nie sądzę, żeby to nam pomogło. No raczej nie. Masz coś lepszego? Touché. No, czyli gówno zrobił. Też nic nie znalazł. Po prostu przesyłaj mi swoje znaleziska, wtedy będziemy decydować, co dalej. To za dużo, żeśmy nie znaleźli.
Zresztą może się zdarzyć, że rzeczy okażą się istotne tylko na drugi rzut oka. Tak rozumiem. Masz łapkę w górę. No więc. Powodzenia. Chcę jeszcze porozmawiać. O. Nie wiem o czym, ale chcę porozmawiać z nim. Porozmawiać. O czym więc? O czym chciałeś? O tobie. Co? Taki zdziwiony? Że chce o nie? No o tobie. Denerwujesz się? Myślę, że jesteś interesujący. Nasz haker się zdziwił i chyba go z lekka wmurowało. Wiesz już, że nie mogę ci nic powiedzieć o sobie. To pozostanie naszym małym sekretem. Zrób dla mnie wyjątek. Nie boisz się, prawda? To pozostanie naszym małym sekretem. Czy teraz milczysz ze strachu? Nie poddam się. Masz tylko jedno pytanie. O! Czyli czegoś się dowiemy. Możemy coś od niego wyciągnąć. Jaki masz kolor włosów? Jakiego rodzaju programu używasz do hakowania? Mieszkasz w dużym mieście czy na wsi? Co nam da najwięcej? Co by nam dało najwięcej? Da jakiś progres. Jaki masz kolor włosów? Z pewnością to nam da najwięcej. Czarny. Zajebiście. To mi tak dużo powiedziało teraz. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Tak już mam. Nie mogę uwierzyć, że ci to powiedziałem. Że masz czarne, tak? Włosy. No. Właściwie nie powinienem ci nic mówić o sobie. Wkrótce poznam twoją tożsamość i tak myślę, że mnie wkręcasz. Przecież nie było aż tak źle. Nie było tak źle. I tak myślę, że mnie wkręcasz. Wkrótce poznam twoją tożsamość. I tak myślę, że mnie wkręcasz. To byłoby fałszywe nazwisko. To byłoby fałszywe nazwisko. Ukrywanie mojej tożsamości jest najwyższym priorytetem. Szanuję to. Czy to cię satysfakcjonuje? Tak, teraz ty proponujesz temat. Szczerze mówiąc, teraz tego nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Chcesz ze mną porozmawiać? No chcę. Wytrąciło cię to z równowagi? W porządku. Jaka jest u ciebie pogoda? U mnie... Ogólnie dzisiaj było ciepło. Teraz jest fajny, ciepły dosyć wieczór. I siedzę sobie z piwkiem. Ogólnie dobra pogoda. Pada deszcz? No nie pada. Można powiedzieć, że niezła. Nie możesz wymyślić nic lepszego. No może damy to. No tak trochę lipa o pogodzie, nie? Gadać. Nie jestem do tego przyzwyczajony. Do rozwykłej rozmowy. Zgoda. To może nie być najciekawszy temat. Co ci zawdzięczamy? Co ci zawdzięczamy? Nadal uważam, że to zabawne. Przynajmniej w twoich wyobrażeniach wyglądało to inaczej. Okej, damy. Nadal uważam, że to zabawne. Naprawdę? Inaczej bym tak nie pisał. Dawno nie prowadziłem żadnej luźnej rozmowy. No, pewno siedzisz w piwnicy, grasz w Europę Universalis 4 i hakujesz ludzi, więc nie dziwię się. Gdybyś był na bezludnej wyspie, co byś ze sobą zabrał? O, to ciekawe pytanie. Co mamy zatem? Książki, narzędzia, więcej nie mogę napisać, więcej niż mogę napisać, ludzie, którzy są dla mnie ważni. Co bym zabrał? Na bezludną wyspę. Szczerze? Chyba narzędzia. Tak myślę. Bo mógłbym sobie zbudować domek.
farmę i takie inne pierdoły. Tak myślę. Czy to niebo satysfakcjonując odpowiedź, a ty wiem już, co byś powiedział. Pewno by wziął komputer. Ale do podtrzymania rozmowy może zapytajmy, co on by wziął. Oczywiście bym sobie komputer. No, bez zaskoczenia, no. A ciekawe, skąd byś miał prąd na bezludnej wyspie. Nawet, no, bez prądu, no dokładnie. Nawet jeżeli byś miał laptopa i panele fotowoltaiczne, to i tak go nie jesteś w stanie jakoś tam naładować. Zresztą musiałbyś wziąć panele fotowoltaiczne, a może wziąć tylko jedną rzecz. Gdyby więc miało miejsce mało prawdopodobne zdarzenie, że pozwolono by mi wybrać coś do zabrania z sobą przed pobytem na samotnej wyspie, wówczas ta samotna wyspa miałaby oczywiście również prąd. Co za durna odpowiedź. czy na wyspie jest też internet? O. Jasne, z silnym dostępem, z silnym dostępnym wszędzie sygnałem. To też tam będę. No niestety nie możemy odpowiedzieć tym, więc możemy jedynie wysłać buźkę zdziwioną. Nieważne, to było dużo lepsze. Dobrze, mam jeszcze dużo do zrobienia. Czy wszystko jest już jasne? Nie wychodzisz często na zewnątrz, prawda? Nie zastanawiasz się, kim naprawdę jestem. Nie wychodzisz często na zewnątrz. Ale to też dosyć takie pytanie retoryczne. Nie, przynajmniej nie ostatnio. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. No, achievementy w Europce się same nie wbiją. No i znowu powiedziałem ci coś o sobie. Pójdę już. Cześć, cześć. W przeciwnym razie w końcu powiem ci moje imię lub coś podobnego. O! Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, co cię to obchodzi. I nasz haker wyszedł offline. Czy my możemy dalej iść? Niestety nie możemy dalej iść. Okej, okay, i możemy kontynuować nasze rozmowy. Także mamy rozmowę z Tomasem. Hej, przeszkadzam. Nie, co tam? Myślałem trochę. To dobrze. W jakiś sposób jesteś tego częścią? No teraz już na pewno. Pomyślałem więc, że prześlę ci jeszcze kilka zdjęć Hana. Może dzięki temu lepiej ją poznasz. Dzięki zdjęciom, no ciężko. Ale okej. Okay. Dobra, ty kolego popisz, my zobaczymy co tam Cleo robi z tymi zdjęciami. I co to? Co ona coś dodawała, ale nie wiem co. Notatki, szarlotka babci. No niestety nie zobaczymy szarlotki babci. Nowy przepis na profilu i co? Aha, no to zdjęcie, ale zdawało mi się, że ona jeszcze tam jakieś zdjęcie chyba coś dodała, nie? Jakieś wcześniej powiadomienie było, ale może się mylę. W każdym razie, co tam Tomas? Kiedy myślałem o tym wcześniej, nie brzmiało to tak głupio jak teraz. Ty też wydajesz się niezbyt mądry. To może być naprawdę dobre pośrednictwo zdjęcia. Ty też wydajesz się niezbyt mądry. To jest dobra odpowiedź. No więc. Po prostu pomyślałem. Słucham. Streszczaj się, chłopie. Bo owijasz. Może ci to przypomnieć sobie coś, a zdjęcie Hana, które widziałeś, było po prostu słabe. Poza tym dostałem od niej twój numer. A nie wpadliście na to, że to haker wysłał ten numer z jej telefonu? Wiele osób ma tak, że często nie pamiętają imion. No, ja tak mam, nie pamiętam imion, nie pamiętam twarzy. Imiona pamiętam lepiej niż twarze. Tak samo jest ze mną. No to co z tymi zdjęciami?
Bo gadamy, gadamy, a miałeś mi zdjęcia posłać. Prześlę je do mojego profilu. Okej. I mamy galerię, ale niestety nie możemy jej zobaczyć. Przykro mi bardzo, nie zobaczymy sobie zdjęć Hany. No przykro mi. Nie zobaczymy niestety zdjęć Hany. I Tomasz poszedł co offline. I mamy kolejną chmurkę. I tak, mieliśmy naszą pierwszą porażkę, więc straciliśmy serducho, bo się poddałem, lub mogliśmy wykupić dodatkowo 5 ruchów za 9 kredytów, ale szkoda mi było po prostu tych kredytów na takim początkowym etapie gry, a poza tym, no jak widzieliście, no szybciej po prostu było rozegrać jeszcze jedną tą gierkę. W każdym razie mamy nowy plik, który wysyłamy do hakera, mamy jakieś zdjęcie z lasu chyba. Jessie nas dodała do konwersacji, tak myślę, a naszego hakera chyba nie ma. Bo tak? No tak, nie ma, bo jeszcze nie odpisał. Okej, okay, cześć, co cię to obchodzi? Jestem Jessie. Czego chcesz? Miło mi, Jessie. Chyba miło mi, bo pewny nie jestem. Czy coś o ciebie wiemy? Linki, Dead City, moja ulubiona gra, Stephen King fandom, Lore podcast, nic, nic o tobie na razie nie wiemy. Myślałem, że źle o mnie myślisz, myślałam chyba, że źle o mnie myślisz przez to, jak było na czacie grupowym. Wiesz, musiałam najpierw o tym pomyśleć. To dziwna sytuacja, ale teraz zmieniłam zdanie i chcę cię poznać. Okej. Okay. Cieszę się, nie wiem, tak, dlaczego zmieniłaś zdanie? Co się zmieniło w twoim myśleniu, że zmieniłaś zdanie? Myślę, że trochę z tego samego powodu, dla którego jesteś teraz częścią paczki. Ciężko mnie nazwać cię częścią paczki. A ten powód to ciekawość. Tak, to całkiem trafne. Cóż, jeśli chcesz, mam trochę czasu na pogawędkę. Ja też. Ale muszę cię ostrzec, jestem w pracy. A kiedy przyjdzie Richie, muszę szybko dożyć komórkę. Czyli pracujesz u Richiego, jesteś w robocie, opierdalasz się, bo piszesz ze mną. Krótko mówiąc, a kiedy przyjdzie szefu, to że niby ciężko pracujesz, a dożyjesz komórkę, tak? Ten Richie z wcześniej, gdzie pracujesz, jak mam to teraz rozumieć? Jak mam. No, ten Richie z wcześniej, no. No tak, no, jest moim szefem. Czyli jesteście kolegami, a jednocześnie on jest twoim szefem. Prowadzi warsztat swoich rodziców, Rogers Garage. Czyli jednak macie rodziców. Właściwie wszyscy nazywają to złomowiskiem. Zdawało mi się, że był lakiernikiem wcześniej, czy coś? Zajmuje się biurem, to jest telefon, e-maile, rachunki, czyli jesteś sekretarką. Wszystko, czego Richie nie może zrobić. Praca marzeń brzmi stresująco i swoim komórką. O. Zajmuję się biurem i swoim komórką. Ponieważ piszesz ze mną. Nie kumato. Nie mam teraz nic do roboty. Robota by się zawsze znalazła, po prostu się obcyngalasz w robocie. Ale Richie nie powinien widzieć mnie z komórką. Lepiej więc bądź ostrożna, więc wywołałoby to u mnie wyrzuty sumienia ani trochę. Z pewnością mogłabyś czegoś poszukać. Nie powiem mu. Z pewnością mogłabyś czegoś poszukać. Myślę o pracy oczywiście teraz. Tak, prawdopodobnie masz rację. Ale następnym razem posłucham twojej rady. Następnym razem, no tak. Ten Tomasz cały, zapomniałem jak ma na imię, zaktualizował jakieś linki. No dobra, teraz już coś o mnie, wiesz, twoja kolej. No tak, wiem, że pracujesz, okej. Co chcesz wiedzieć, dlaczego nie najpierw coś o tobie?
No właśnie, może coś o tobie. Może się czegoś jeszcze dowiemy z tej konwersacji, ale w takim razie naprawdę coś o tobie. Bardzo chętnie podróżuję. Byłam w Paryżu. Gratulacje. Niepewne zdjęcie z tego Paryża. A ty też lubisz podróżować? Bardzo. Choć ostatnio mniej. Ale jeżeli jest, byłaby okazja, to chętnie bym gdzieś pojechał. W takim razie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mnie odwiedzić. Jestem porywaczem, porwałem Hanna, z pewnością do ciebie przyjadę i ciebie też porwię. Dobrze, ale teraz twoja kolej. Wróżyć ci przyszedł. I bardzo dobrze, niczego się nie dowiesz. Muszę iść. Okej, na razie. I no, na tym niestety zakończyła się nasza kolejna chmura. A raczej postęp, więc znowu musimy wejść do naszej chmurki, ale na chwilę obecną zakończymy naszą przygodę z rozmowami i z Daskudem i wrócimy następnym razem. Może dowiemy się czegoś więcej, bo na razie nie wiemy za dużo. Także na razie.